jestem dziennikarzem filmowym programu Trzeciego Polskiego Radia i zapraszam autora filmu, Krzysztof Krause jest z nami. Zapraszamy, Krzysztofie. Klaski były już po samej projekcji, nie wiem, reżyser może nie zdążył usłyszeć, no to teraz. Krzysztof jest sam, nie ma współautorki filmu Jan Jezykowskiego. Krzysztof jest chora, ma zapalenie zatok. Bardzo przepraszam. Proszę, że chora, nie mogła dotrzeć do nas, ale jest Andrzej Kazłowski, zapraszamy, który był konsultantem przy filmie. Może Panie Andrzeju, właśnie bo Krzysztofa Krause nie muszę przedstawiać, jest autorem wielu filmów, także tego ostatniego Papuszy. Skoro Pan był konsultantem przy filmie, to może proszę nam się trochę lepiej przedstawić, skąd wiedza, zainteresowanie właśnie Papuszą, tą tematyką. Tak naprawdę Cyganami, bo w tym czuję się w miarę silny, to jest właśnie znajomość z Cyganami. Ponad 15 lat się uczę po tych cygańskich ścieżkach, robiąc różne rzeczy. 10 lat pracowałem jako główny specjalista w Wydziale do Spraw Mniejszości Narodowych. Moją kompetencją byli właśnie Romowie, ale poza wszystkim to są przyjaźnie, znajomości, no jakaś tam przygoda cygańska, która też dzięki filmowi, dzięki Joannie Krzysztofowi Krause mogła się kontynuować. Czyli można powiedzieć, że to jest takie troszkę odzwierciedlenie w pewnym sensie tej drogi Jerzego Ficowskiego? Oj nie, no to ja bym nie śmiał nawet się porównywać gdzieś tam, może do kostek się mu zbliżam, ale nie. To jest myślę trochę inna droga, każdy swoją tutaj plecie, ale do pana Jerzego Ficowskiego to dalej. No i też czasy jest zupełnie inne. Ale Andrzej, macie więcej niż Jerzego Ficowskiego. Ma dwa wozy cygańskie. No więc... Trzeci na horyzoncie. No, jest bogaty cygan. A i to masz żonę. O, proszę pana. Jest to jednak jakiś dowód. Zanim pewnie porozmawiamy, oczywiście też to jest okazja dla Państwa, by zadać pytania twórcom filmu. Zanim porozmawiamy pewnie dokładniej o tym, co Krzysztofie chcieliście opowiedzieć w tym filmie, na czym się przede wszystkim skupić, co pokazać, to może zacznijmy od samej historii, bo tak się składa, że my się akurat dosyć długo już znamy. Jak sobie przypominam, te nasze w ogóle pierwsze rozmowy, znaczy kiedy od Was, od Ciebie i Joanny słyszałem o Papuszy, jeszcze to był jakiś taki bardzo odległy projekt, bardzo wstępny projekt, gdzieś kiedyś w Tarnowie rozmawialiśmy, to było naprawdę wiele lat temu. Więc jak tak naprawdę dla Was się ta historia, ta bohaterka, jak to się wszystko dla Was zaczęło? Ten pomysł przyniosła Joanna razem z książką Jerzego Ficowskiego, Cygany na drogach polskich. Zresztą książek Jerzy napisał więcej. Ale to jest jakby najbardziej wykopowane. I myśmy parę lat temu zdecydowali się, żeby ten film zrobić. Potem jednak naszą uwagę odwróciła Ruanda. Taki projekt, który wtedy doszedł do skutku, a teraz jesteśmy przy tym zdjęć. To jest historia no, na inne spotkanie. I ten projekt ruandyjski upadł, bo nasi partnerzy amerykańscy okazali się niewiarygodni i wtedy wróciliśmy do Papuszy. A takim bodźcem drugim, ważnym, była muzyka Jana Kantego Kościliwicza, to znaczy karty Papuszy wystawione na Błoniach przed wielu laty. I ta muzyka też, bo Państwo ją słyszeli, która ma charakter taki oratoryjny, która była pomyślana to miało być wystawione we Włoszech. Monserrata nie miała śpiewać to, co śpiewa tutaj Elżbieta Tomanicka.
Ta muzyka zrobiła nas wielkie wrażenie i ona jakby zainspirowała nas do tej formy filmu, właśnie takiej oratoryjnej. Bo nie wiem, proszę zwrócić uwagę, że w tym filmie nie ma niemalże nie ma w ogóle zbliżeń. Wszystko jest szeroko fotografowane, kamera jest nieruchoma, chyba zwiększył sobie kilku miejsc, ona ma taką jakby taką. No, to jest taka teatralna sytuacja troszkę sfilmowana. Także Kantemu jesteśmy ogromnie wdzięczni. I, no i taki był początek. No. Właśnie, no, jak zawsze trudny. Może warto się przy tej muzyce jeszcze chwilę zatrzymać, bo tutaj ewidentnie muzyka była dla was inspiracją. Ona jest też ważna w filmie, tak jak w ogóle ważna była zawsze w życiu społeczności iranskiej. Notabene zresztą nagrodzona. Ta wiadomość sprzed kilku dni Janka Antypawłowskiewicz otrzymał polską nagrodę filmową. Kolejno, trzeci dzień. Tak, jeszcze istnieje taka nagroda, to ja mnie dostaję. No, ale to były jeszcze trzy inne, bo także za zdjęcia, za kostiumy i... Za zdjęcia, za kostiumy i... Scenografię. Czyli cztery roły dla papuszy, więc Polska Akademia Filmowa doceniła film, myślę, no, w tych jego oczywistych walorach. Ale sama muzyka była tutaj jednak taką podstawą i pewnie punktem wyjścia gdzieś na etapie jeszcze tworzenia tej wizji, tego scenariusza, rozumiem. No właściwie jakby to powiedziałem, co się to przełożyło, myśmy szukali jakiegoś wizualnego ekwiwalentu. Więc to jest to, co ta nagroda dla operatorów dla Wojtka Staronia i Krzysia Ptaka, to jest też, znaczy powinien jednocześnie dostać karty z tej nagrody za zdjęcie. Co więcej można mu powiedzieć? No tyle powiem, że Kantemu przywróciła ona młodość. On nagrywał playbacki, bo część oczywiście pochodzi z tego, te playbacki chóry pochodzą z tego wystawienia na Błoniach. Ale musiał dograć playbacki. To znaczy tę muzykę, którą potem markowali muzycy przed kamerą. Czy grania, no w sumie powiedzmy sobie szczerze, że no, w dużej mierze markowali. I on to nagrywał z kapelą taką mieszaną romsko... Nie, właśnie nie, romsko-góralsko w Wrocławiu. I tak się zakochał w tym zespole, że potem chyba jeszcze parę rzeczy z nimi nagrał. I on mówił, że mu to przywraca sytuację sprzed lat, z kabaretu, z tych doświadczeń, z Anawanu. Ponieważ to była taka sytuacja, że nieprofesjonalni muzycy tworzyli profesjonalną muzykę. I tu się coś takiego po raz drugi przydarzyło. A muszę powiedzieć, że on jakoś w pewnym momencie oddalił się od muzyki, bo już przyjechali do niego pokazać o muzyce, to próbował nam sprzedać swój obraz. Teraz zajęty malowany, że to bardzo dobrze mu wychodzi. No to tyle o muzyce. No właśnie, tak teraz przejdźmy do obrazów, bo w tym filmie akurat obrazy i pewna malarska wręcz wizja jest bardzo ważna. Wspomniałeś już o tym i myślę, że to jest pewien też klucz do odczytania tej historii. Wspomniałeś o tym, że nie ma tu rzeczywiście zbliżeń i mimo, że jest tytułowa bohaterka, jest postać, o której ta historia opowiada, to rzeczywiście ona jest cały czas wtopiona w jakieś określone tło. Nie jest, tak jak to czasami właśnie bywa w filmie, eksponowana na tym pierwszym planie. Ona jest razem z przyrodą, razem z krajobrazem, razem z innymi ludźmi. I to był pewien wasz artystyczny zamysł. Dlaczego właśnie tak? To jest, tak się nie da do końca zwerbalizować, po prostu to się w pewnym momencie czuje,
Tu musiało to poczuć kilka osób. Jak również trzeba było poczuć na czerwo-białe, bo to od razu budzi zastrzeżenia dystrybutorów. W zasadzie ten film spełnia wszystkie warunki, dla których dystrybutorzy odrzucają, amerykańscy odrzucają film. Mówię, biorą dystrybucję. Spróbuję je wymienić. Po pierwsze jest film czarno-biały. Artysta też był czarno-biały. Dobrze. A on jest wielki sukces. Po drugie, bohaterka pochodzi z mniejszości, która siłą rzeczy nie jest w centrum społecznej uwagi. Drugi powód. Trzeci powód jest taki, że on jest inscenizowany w sposób bardzo właśnie statyczny. Czwarty powód jest taki, że jest w nim mało muzyki. Piąty jest taki, że nie tylko jest w nim mało, to jest muzyką jakby no, symfoniczną. Szósty powód jest taki, że są w nim napisy. Ja nie wiem, w hierarchii to rzuci, ale to jest bardzo poważne, co ja mówię, że są w tym filmie napisy. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest wielki problem. Amerykanie, jeszcze bardziej niż Polacy, są wtórnymi analfabetami, na przykład wielkie kłopoty z czytaniem napisów. Następny powód, jest Was zaskoczę. Aha, no nie, jest podstawowy powód, nie ma szczęśliwego zakończenia, nie ma happy end. Ale nie uwierzycie Państwo, że jednym z powodów, dla którego niechętnie bierze dystrybutor amerykański film do dystrybucji, jest to, że jest za dużo akcji w zimie. Publiczność nie lubi akcji w zimie. Więc nam się udało spełnić wszystkie 10 warunków, ale są czasami następują jakieś wyjątki. Może do niego się właśnie zaliczymy. Film sprzedaliśmy na przykład do Japonii, do dystrybucji na wszystkich polach. Teraz dwa dni temu do Anglii, gdzie wziął ten film, nie polski dystrybutor, tylko taki jak brytyjski. Także tu się zwierzam z cierniowej korony, którą że się zakłada na głowę reżysera. Ale właśnie wracając jeszcze do tej wizji, ja rozumiem, że tu pewnie nie wszystko da się zwerbalizować, ale myślę, że taki był też zamysł, że chcieliście po prostu opowiedzieć właśnie o tej społeczności, o tych... Nie, no oczywiście, że tak, że... chcieliśmy pokazać... Początkowo to nie był nasz zamysł, początkowo chcieliśmy powiedzieć historię papuszy i Jerzego Wiseckiego. Oni to nam podali jak na tacy, znaczy papusza dała wiersze, zachowały się też jej wspomnienia, większość ich dialogów pochodzi z, tutaj, które podają też prawdziwe dialogi. Wiceski no, przyniósł historię jeszcze wzbogacono o własne wyrzuty sumienia. Przeniosłem historię do końca życia, jakby miał poczucie, że może się posunąć to daleko, że ta książka mogła zaczekać. Także postanowiliśmy, ale potem się okazało, że czegoś nam brakuje, że brakuje nam dzieciństwa, że brakuje nam pewnych takich kluczowych wydarzeń w życiu Romów, takiego jakby tła nam brakuje. I ten film z takiej prostej historii o Janku muzykancie zamienił się w taką jakby polifoniczną opowieść, troszkę taką do poskładania wyobraźni przez widzów. No, troszkę zrobiliśmy ten film tak jak, no właśnie to było takie potłuczone zwierciadło do poskładania. Co oczywiście bardzo utrudnia odbiór i jest to film jednak dla publiczności, która ma jakby troszkę większe wymagania. Miło było to Państwa spotkać w związku z tym.
Ważna decyzja to była decyzja dotycząca koloru. To była ucieczka od takiego, od po prostu wprost fotografowanego folkloru polskiego, który jakby się tak na kolorowo tłumaczył. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, drugi powód był taki, że obraz czarno-biały niesie mniej, prawie wielokrotnie mniej informacji. W związku z tym widzowi łatwiej się skupić. Gdyby to były tak długie ujęcia i taki rytm filmu kolorowego, zapewniam Państwa, żebyście się jeszcze bardziej wyczyliście się. No to był żart, nie jestem aż taki masochistą. To są takie dwa, znaczy trzeci powód jeszcze był taki, że między innymi zawdzięczamy to wizytą tutaj, do domu spotkań z historią. Postanowiliśmy użyć stare fotografii ożywić. Kamery, które otwiera film, to jest zdjęcie. No właśnie, to jest autentyk. To jest zdjęcie Kamieńca Podolskiego gdzieś z początku, z końca XIX wieku, który został obrobiony przez to długo trwało na komputerze i został wkomponowany żywy plan, bo tutaj ludzie. Czyli właściwie ożywiliście stare fotografie. Tak, stare fotografie i tych fotografii kilka ożywiliśmy. Kaczma, która tam jest w pewnym momencie, to jest z kolei zdjęcie Skrzemieńca Podolskiego, zdjęcia Warszawy z widoku strony Weta, też są autentyczne, trzeba było je ożywić. Czy takie zdjęcie, kiedy Papuszra idzie do Ficowskiego, to jest fotografia zrobiona na początku lat 50. Czy się zgadza w latach. To jest z ulicy Oboźnej. Nie, to jest Oboźna. Nie, to jest kawałek. Z ulicy Oboźnej, jakby spod uniwersytetu. Tam widzieli Państwo już nie siedzą dzisiaj elektrownie na powierzchni. Plus, no tak, poza tym jeszcze trzeba było wykonać mnóstwo pracy na komputerze, żeby oczyścić te zdjęcia z po prostu ze współczesności. No to już właściwie za późno na takie filmy, po prostu nie ma już takich pejzaży, nie ma takich trzy. Wszędzie leży ta słynna kostka, jak ona się nazywa? Bałona. No moim zdaniem można dojść do Antarktydy, gdyby te choinki polskie połączyć. Także bardzo jest trudno ci robić filmy historyczne. Ta kostka Bałona po prostu demaskuje każdą próbę. Nie ma żadnych miasteczek z tych kostek Bałona. Są więcej unijne, z tego drugiego my jesteśmy przerażeni, że to w tak się pojednać siły boleśnie. No właśnie, skoro już mówię o historii, o tej rekonstrukcji pewnych obrazów, przywołaniu świata, którego już nie ma, no to też to pana Andrzeja chciałem włączyć do rozmowy i zapytać, bo tutaj mówimy oczywiście, tu Krzysztof mówi od tej strony filmowej, jak coś pokazać, czego już nie ma, co bardzo trudno odtworzyć znowu na ekranie, no ale też druga ważna sprawa to są właśnie ludzie, ich zwyczaje, folklor. To wszystko, film jest przecież rozpisany na dziesięciolecia i język wreszcie, którym też posługują się aktorzy, jak ta praca wyglądała na planie. Jeszcze wcześniej chciałem wrócić do tych zdjęć, bo to, co Krzysztof powiedział o rekonstrukcji kilku konkretnych fotografii, to oczywiście jest ważna sprawa, ale te, które nie są wprost cytatami, tak naprawdę są właściwie czysto etnografią. To jest sięgnięcie do fotografii, które znamy z przeszłości, nawet kilku konkretnych autorów. I oglądając plenery w trakcie kręcenia zdjęć, potem już gotowe efekty na filmie, no to było tak jak przeglądanie tych starych zdjęć, gdzie ludzie są w przyrodzie ubrani tak jak wyglądali wtedy, gdzie te same tyny ognisk płyną z nad tych ognisk. To są wprost właściwie wyjęte zdjęcia z tej już dzisiaj prehistorii. To jest też bardzo ważne. Ale oczywiście no,
ważny był ten świat żywy, czyli sami Romowie, którzy tam zagrali. Trzeba było umiejętnie ich ułożyć w konkretnych latach, w konkretnych epokach. To się udało. No tutaj oczywiście wielka zasługa osób odpowiedzialnych za kostiumy, za scenografię, żeby ci ludzie umiejętnie się wpisali w to, czego oczekiwali reżyserzy, ale też w to, czego oczekiwaliśmy my, którzy znają się troszkę więcej na życiu cyganów. 4-5 konsultantów w sumie i sami Romowie, którzy oglądali kręcenie filmu. Myślę, że nikt szczególnie się nie zrzymał, oczywiście można się czepnąć do jakichś szczegółów, ale te szczegóły raczej umykają w tym, co raczej jest prawdą. A język? No język oczywiście. Tutaj się cieszę, że to był też jeden z takich punktów od razu porozumienia z reżyserami, że ten film będzie kręcony w języku romskim, że Romowie mówią w swoim języku. Za tłumaczenie odpowiadał Jacek Milewski, który płynnie posługuje się tym dialektem akurat tych Romów, czyli z grupy Polska Roma. Jego praca z aktorami, no tutaj z Wiktorem Budnik, Jankiem Pawlickim, przyniosła efekty takie, że właśnie pozwala mu się wtopić w ten język, którym się posługują sami Romowie. No i też postać męża Pan poprze, prawda? No są... Tyśko, zapomniałem o Tyśku, o Zbigniewie Walerysiu. Nagrodzonym w Gdyni. No tak, zapomniałem właśnie, bo on się tak wtopił, że już właściwie go nie wyłączyłem z tej grupy romskiej. On osiągnął do tego doskonałość w romskim, że Romowie przekonali, że on jest, to jest Roma, ci, którzy go nie znali. On zresztą się nie pojawił na festiwalu za granicą, czy w Hiszpanii, czy najpierw jest nagradzany. I jeżeli jury się dowiedziało, że nie jest Roma, oczywiście. Także to trwało długo, nauka romskiego, ty i Zbyszka, to było jednak, to było w sumie to był rok pracy. Sama praca z Romami jest, już, jeżeli już oni są na planie, jak już ich się udało dowieść, jak już podpisali tę umowę, to jest wielką przyjemnością. Oni zresztą, ich stosunek do tego filmu się zmienia, bo początkowo to był ich sposób na zrobienie pieniędzy, albo przeżyć jakieś przygody, ale kiedy zrozumieli, o czym jest ten film i nabrali zaufania, że on nie jest przeciwko Romom, tylko po stronie Romów, bo historia już jest taka trudna dla Romów, to oni doszli do wniosku, że to jest ich obowiązek, to jest ich misja, to jest ich obowiązek wobec własnego narodu. Bardzo to przeżyli. Właśnie bym poprosił oby panów o rozwinięcie tego wątku, tego współczesnego stosunku Romów do takiego filmu, no bo przecież z samego filmu dowiadujemy się o tym, z jakich powodów papusza została odrzucona jednak w tamtych czasach przez swoją społeczność, jak dzisiaj to wygląda. Romowie dobrze przyjęli ten film, dobrze przyjęły organizacje romskie, są ich dojdzie do pokazu w Brukseli tego filmu i na tym zależy. Oczywiście też się pojawiły głosy, bardzo pojedyncze, pojawiły się, że ten film rzuca złe światło na Romów, że oni coś tam kradną, że oni co bardzo na tym punkcie przyczuleni. Próbowali się wytłumaczyć, że gdyby tak myśleć, to nie mógłby powstać żaden kryminał polski w Polsce, bo by spotwarzał naród polski. Więc, ale to były dosłownie dwa czy trzy głosy. Natomiast zresztą zagłuszone przez drogę. Takim momentem, który dla nas był wielkim przeżyciem, była pierwsza projekcja tego filmu publiczna w Andrykowie. Przypomnę Państwu, że tam dwa razy w internecie zawiązała się, na fejsie zawiązała się taka grupa, która chciała się pozbyć Romu, żona pozbycia się Romu przez władze miasta. I się tam pojechali, to było jeszcze bardzo żywe, bo to było w
parę tygodni po tych wydarzeniach głośnych w Polsce. I okazało się, że film, że odbyła się ostra, taka zasadnicza rozmowa, ale że film bardzo jakby złagodził obyczaje, że była możliwa rozmowa. Wtedy tam byli też przedstawiciele organizacji romskich, więc w organizacji byśmy omijali nasz wypadek, żeby nie dostać jakiegoś nadzorcy w przypadku naszych projektów. Więc jakby wynagrodzono cały wieloletni trud. Zrozumieliśmy, że się opłacało, że ryzyko było olbrzymie. Myśmy nigdy tak tego filmu nie robili w tak opresyjnych jeszcze okolicznościach, bo po pierwszym okresie zdjęcia zimowym został zmieniony producent filmu. Czy na tej kwestii pani Andrzej pan coś dodał? Jeżeli chodzi o samą pokusę, może tutaj, że ta kwestia wciąż nie została rozstrzygnięta przez samych Romów, że papusza dalej ma tę czarną legendę, to się kontynuuje. Mamy nadzieję, że ten film trochę coś tutaj zmieni, ale to chyba jeszcze wymaga czasu. I to, o czym Krzysztof wspomniał, że te krytyczne uwagi koncentrują się na właśnie tych drobiazgach, że są dzicy, że są brudni, że coś ukradł, ale też pamiętajmy, że mamy do czynienia z ludźmi przeczulonymi na punkcie własnej oceny, bo oni raczej na co dzień spotykają się z tymi negatywnymi ocenami, więc wyłapują te wszystkie rzeczy, które mogą im zaszkodzić. No, większość z nich jeszcze nie dojrzała do tego momentu, żeby cieszyć się właśnie, no cóż, tacy byliśmy, ale przecież to było nasze prawdziwe życie. Ja pamiętam scenę z bodajże Samych Swoich, gdzie chyba Kargul fotografował się, żeby wysłać do Stanów Zjednoczonych, tam wsłuchał samochód, telewizor, więc część Romów chciałaby, żeby też ich tak widzieć, że jesteśmy świetni, czyści, zasobni, nikt nigdy nie żagrał, nikt nigdy tego garnka z płotu nie ściągał, ale to są drobiazgi. Raczej przeważa właśnie to, że ta historia daje powód do dyskusji i do wspomnień. Przecież większość z aktorów, nawet tych dojrzałych na planie, to są ludzie, którzy nie pamiętają sztabów, ewentualnie byli małymi dziećmi. Więc nagle to cofnięcie się też dawało im jakiś kontakt z historią opowiadaną przez dziadków. Oni mogli tam przeżyć. Przecież tak doskonale wchodzili w te role, no, na te obozowiska nie było skalicznie. Nie grając, tak jakby gdzieś no, z genów, z podskóry wychodziło to, co wszystko wiązało się z wędrówką. Zrobienie kury na rosół, rozpalenie ognisk, zagospodarowanie tej przyrody wokół. To chyba ważniejsze, tak mi się wydaje, było niż te uwagi krytyczne. Także seria scen zbiorowych. No, oczywiście te sceny zbiorowe, te dialogowe, no to trzeba było ustawić wyreżyserować, czasami zrobić dubę. Ale jeśli chodzi w ogóle o inscenizację tego życia w obozowisku, to odkryliśmy, że wystarczy znieść drewno pod pałkę, postawić garczy, przynieść kurę, no i oczywiście jakąś budeczkę. I to się wszystko samo od tego momentu organizowało. Oni rzeczywiście to mają, tam nawet najmniejsze dzieci, takie trzyletnie, już próbowały pieścić ten garcz. I pamiętam taką sytuację, że był straszny wicher. Wicher wtedy tam przewrócił namiot, który potłukł monitory za kilkanaście tysięcy. Straszny deszcz z wicher. Myśmy wszyscy się pochowali, a stare kobiety nie, one stały przy ognisku. I mówię, jak podejść, jak się kula gotuje? Wicher się nie budowało. Ja też podejrzewałem, że część osób nam zniknie z planu. To był rzeczywiście kataklizm, który przeszedł i spodziewałem się, że będziemy zbierać rannych, pobitych, zniknięty. No tutaj właśnie, no cóż, życie się toczy dalej, trzeba dać sobie radę, ktoś tam się opatrzył, ktoś ponownie nalał wody do garnka i tabor rusza. Pewnie nas wszystkich ciekawi, jak w takim razie
w tę społeczność na planie, tak zupełnie na co dzień, poza pracą już przed kamerą, wtapiała się Jowita Burnik, bo rozmawiałem z nią kilka razy i ona nie ukrywa tego, że miała wielki w ogóle problem z przyjęciem tej roli, dosyć długo się zastanawiała nad tym, miała wielkie obawy. Musieliście ją też długo przekonywać, jak to już było później w pracy, kiedy się zdecydowała, weszła w tę postać. Wtedy zostawiła pracę, jak już się zdecydowała, zostawiła pracę w agencji, bo ona pracowała w agencji Jurka Budejki i oddała cały swój czas w tak serdeczny sposób. Natomiast ten stres był. Nie, bo problem był taki, jak mówię, przy mojej Romski. To był pierwszy problem, a potem się pojawił jeszcze inny problem. Czy ona zdoła, i to chyba było dla niej jeszcze trudniejsze, jak kaleczyć po romsku język polski. To był problem też dla Zbyszka Waleriusia. Najszybciej poradził sobie, nie no, Andrzej nie ma tego problemu. Mógł walczyć cygański. On był jakby właśnie, on był bezstresowy. Natomiast przypomnę Państwu, że z wyjątkiem Antka i Jowity, Karol był policjantem, czy drugi, mamy wszyscy byli romani, amatorami. I to było zachwycające. Myśmy z powodów aktorskich nie powtórzyli ani jednego dubla nie zrobiliśmy, a fotografowaliśmy to, zwróćcie uwagę, w bardzo szerokich planach, takich jak na takich z National Geographic. I nic, oni mają taką zdolność koncentracji i tak błyskawicznie wcielają się i budują sobie postaci. Inna sprawa, że myśmy szukali takich Romów, którzy mieli sceniczne doświadczenie. Pamiętam, w większości to są Romowie, to jest polska Roma z okolic, z Olsztyna, jedna z głównie z Ostródy. Oni mieli doświadczenie i wiedzieli, że trzeba powtarzać. Tak jak powtarzam na próbach muzykę, także tu oni byli cierpliwi. Natomiast dar mimikry jest jakiś nieprawdopodobny, o wiele większy niż u Polaków. O wiele większy. Z polskimi amatorami byśmy tego nie osiągnęli. No. Sporo już powiedzieliśmy o filmie. Myślę, że to jest dobry moment, by Państwa zaprosić do rozmowy. Bardzo dziękuję za ten film. Nie spodziewałam się, to znaczy nie wyobrażałam sobie też, jak pani Jowita będzie wyglądała, bo dla mnie ona zupełnie nie ma cygańskiej urody, a w filmie rzeczywiście jest piękna. I do pana jeszcze chciałabym zadać takie pytanie. Tam w rozmowie pada, mówią po romsku i bardzo często w tym języku romskim są słowa pojedyncze polskie. Jest słowo znajda, czy to znaczy, że Cyganie nie mają w ogóle określenia na słowo znajda, na znajdę, tak? Nie mogę na 100% powiedzieć, czy tak jest, czy nie jest, ale chyba rzeczywiście nie mają. Tych słów polskich jest sporo i coraz więcej niestety, co świadczy o tym, że ten język słabnie. Tutaj nie pamiętam dyskusji, czy w ogóle gdzieś z Jackiem się pojawiło. Jeżeli Jacek nie znalazł tego słowa, Jacek Milewski nie znalazł tego słowa w Romanii, to chyba trzeba przyjąć, że tego słowa nie ma, znajda. Wykorzystuje się, sięga się po polskie słowa, żeby zastąpić te brakujące. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, żebyśmy świadomie rekonstruowali język romski za 50. Oni dzisiaj już mówią innym romskim, piloto, telewizora, to są ich słowa. Także to będzie dla nich, jak mówię, też lekcja romskiego, tego zapomnianego, klasycznego. Natomiast jeśli chodzi o Jowitę, no to chcę Państwu powiedzieć, że wielka tu jest zasługa w charakteryzacji. Charakteryzacja Jowity, to postarzenie Jowity. Tego nikt nie potrafił w Polsce zrobić. Pomimo, że zmodowaliśmy wszystkie materiały
I to postarzenie zrobili Kanadyjczycy, którzy pracują na Hollywood. I to wymagało wizyty Jowity w Kanadzie, gdzie wzięto odlewy twarzy, gdzie duży demonos. Ona wychała z Jowity. To taki kulminacyjny moment. Nakładanie tej charakteryzacji, to są aplikacje, które się przydają do twarzy, trwało 5 godzin. Czyli jak myśmy zaczynali zdjęcia, gotowość była do 8, to ona z charakteryzatorem, Kanadyjczykiem, siadała do pracy w godzinie 3 w nocy. I zdejmowanie tej charakteryzacji trwało godzinę. Ale to jest taka charakteryzacja, że ona mogła w tym się wykąpać. Pod tym względem no, my tutaj dołożyliśmy wielkich starań, nie szczędząc pieniędzy i chyba udało się zrobić coś. Aha, no, nosa mam jeszcze przecież zmieniony kształt nosa, to też było doklejane, zmieniamy kolor oczu, miałem założone soczewki, no i w znacznej mierze zmieniony włos, to wszystko tak długo trwało. Ale chyba udało się zrobić coś, czego nikt dotąd nie dokonano w polskim kinie i jestem szczęśliwy, że Ania Nobielska, Nobel Nobielska dostała za tę nagrodę w Gdyni. Razem oczywiście z Joëlle Charlier, który coś pięknie zachował, dał jej prawa do tej charakteryzacji autorskiej. Ja mam jeszcze takie pytanie, dlatego że film pokazuje jakby ten cały dramat papuszy polega na tym, że Romowy wyznaje się zdradziła ich tajemnicę poprzez tą książkę, czy poezję i cały ten kontakt fizowski. Zastanawiam się, bo w filmie, duża część filmu jest nakręcona w języku romskim, który wciąż przez niektóre grupy jest w jakiś sposób nieudostępniany gadziom. I mam pytanie, czy jakby nie pojawiły się takie zarzuty ze strony tych Romów, którzy nie byli zaangażowani w produkcję filmu, że w jakiś sposób właśnie odkryto tą tajemnicę, jaką jest. Było parę takich dyskusji. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które zwróciły na to uwagę. No tutaj chodzi przede wszystkim o to, że słyszeli i mamy to przetłumaczone w napisach. Ale raczej to jest też już pokłosie tych starych dyskusji. Większość Romów doskonale sobie zdaje sprawę, że no, jeżeli ktoś się chce nauczyć tego języka, to się nauczy i ten film mu ani szczególnie nie pomoże, ani nie szczególnie przeszkodzi. Są słowniki, są elementarze, jest sporo publikacji. My sami tutaj się zastanawialiśmy, czy gdzieś nie dostaniemy, kolokwialnie mówiąc, kopniaka od niektórych Romów. No na szczęście te kopniaki były na tyle lekkie, że mogliśmy ich nie zauważyć. Raczej pojawił się ten problem z osobami, które czuły się związane bezpośrednio z tą historią i historią papuszy. I że poczuły się być może troszkę ominięte, że nie wzięły udziału w tym filmie, że nie zasięgnięto ich opinii, że być może ich udział powinien być większy. Ale nie da się wszystkich uszczęśliwić. Ale i tak wszystko spadło na Andrzejkę Kuźnia, która napisała książkę o papuszy. Oni się nad tym skupili i Andrzejka, to właśnie było w Gorzowie, mówiła, ale przecież pan to mówił. Przecież pan to mówił, ja to nagrywałam. To są pańskie słowa, nieprawda. Więc czepnęli się Andrzejki, a filmowi już odpuścili, może dlatego, że znaczy z pewnością doszło do wniosku, że rachunek zysków i strat jest taki, że nie ma co się tego filmu czepiać, ale wiecie, jakby uczepić i płynąć z nim. To może, żeby zamknąć nasze spotkanie jednak papuszą i filmem, który tu pojawił się już w twojej, Krzysztof, wypowiedzi, czyli Niki i Ford, to są filmy obydwa właściwie, myślę, można powiedzieć, z tego samego nurtu waszej twórczości, obydwa o artystach, o świecie, którego już nie ma. Co ty sam myślisz teraz już z perspektywy czasu o tych dwóch filmach? Jakbyś je razem
zestawił. Wiem, że papusza była dużo trudniejsza dla nas chyba, dużo trudniejszym wyzwaniem. Jeżeli namówić do tego człowieka, ja staram się unikać i też tego... Pytam o doświadczenie filmowe. Trudem. Studem przyjmuję zaproszenie, no bo chcę się już naprawdę pozbyć. Papuszę staram się wyrzucić, dlatego że ona nawet stylistycznie ciąży na myśleniu o następnym filmie, a on nie może być tak kręcony. On jest film o zagładzie, on nie może w ogóle być tak fotografowany. Więc to, co ja myślę, to myślę, że chciałbym jak najszybciej zapomnieć o tym filmie. To są w tej chwili kule u nogi. My zostajemy z tymi filmami. Ja, no właśnie. Teraz my się męczymy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.